Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W mojej Astrze dzisiaj przestał działać klakson. Bardzo rzadka awaria, ale u mnie pierwszy raz w życiu wystąpiła. Po prostu nie działa klakson, czy to na zapłonie, czy nie na zapłonie. Gniazdo zapalniczki działa, bo czasem jest to łączone, ale to nie to. Tak więc pierwsze co, musimy dostać się do bezpieczników za schowkiem na rękawiczki. Tak więc otwieramy, wyciągamy co tam mamy. Tutaj musimy podważyć, żeby na dół otworzyć. O, w ten sposób. I za pomocą monety 4 takie plastikowe śrubki odkręcamy o 90 stopni w prawo lub lewo. I wyciągniemy ten element, żeby dostać się do bezpieczników. W każdym samochodzie bezpieczniki są w trochę innym miejscu, tak więc warto w instrukcji obsługi swojego samochodu dokładnie zweryfikować, w których miejscach i jak się dostać do bezpieczników. Ja akurat w moim schowku mam spis bezpieczników, kiedyś sobie wydrukowałem i wiem, że bezpiecznik tutaj 10, sygnał dźwiękowy 15-amperowy, a dziesiątka jest tutaj dokładnie oznaczona, tak więc piąty bezpiecznik sprawdzimy, a jeśli bezpiecznik będzie dobry, to znaczy, że musimy zweryfikować przekaźnik klaksonowy, bo też tutaj się znajduje. Polecam każdemu właścicielowi samochodu osobowego, ciężarowego wydrukować sobie rozpiskę wszystkich bezpieczników w samochodzie. Na wszelki wypadek, by móc bez problemu w dowolnym momencie zlokalizować bezpieczniki, przekaźniki, które za co odpowiadają. U mnie na tablicy w dziesiątce jest bezpiecznik, a u góry jako R2 jest przekaźnik od klaksonu. Tak jak tu widzicie, opis R2. Taka moneta plastikowa może być, wystarczy wcisnąć i przekręcić te plastikowe elementy, takie śruby o 90 stopni, prosta sprawa. Akurat w tym samochodzie, w niektórych samochodach jest to w podobnym miejscu. I tutaj mamy wszystkie bezpieczniki oraz przekaźniki. Wystarczy chwycić za dolną część, pociągnąć do siebie w ten sposób. I tu mamy całą tablicę bezpieczników zgodnie z obrazkiem. O, ten piąty niebieski, 15 amperów, trzeba sprawdzić. Ewentualnie trzeba zweryfikować przekaźnik klaksonowy, jeśli tu występuje. Za pomocą takiego czarnego kluczyka, który tu się znajduje, można łatwo wysunąć bezpiecznik. Sprawdzimy sobie teraz ten bezpiecznik. Wszystko z nim ok. Nie ma żadnej przerwy. Jeszcze go zdejmę z tego plastiku, wysunę. Wszystko jest ok, nie ma tutaj żadnej przerwy. Tak więc to na pewno nie bezpiecznik. Ok, tak więc mogę go wsunąć z powrotem na swoje miejsce. W tym wypadku tutaj w to piąte miejsce niebieskie, takie oznaczone w tym miejscu. Wszystkie czynności wykonujemy na wyciągniętym kluczyku. Teraz muszę się skupić na tych górnych przekaźnikach, nie tym, tylko ten pierwszy. Ten tutaj to jest przekaźnik od klaksonu, ten pierwszy tu. Tak więc wysunę go i podmienię go z innym na test. Wysunąłem przekaźnik, ale co ciekawe, nie było to takie proste. Trzeba było się tutaj posiłkować takim w sumie próbnikiem, żeby trochę podważać tak jakby. Żeby go wysunąć, bo palcami nie było to wcale proste, ale się udało. I takie oznaczenie, 12 V, napięcie 16 amperowy, takie oznaczenie. I przy wyjmowaniu go dwa razy słyszałem sygnał klaksonu w samochodzie. W związku z czym prawdopodobnie jest uszkodzony. Najprostszym rozwiązaniem w tym momencie będzie, jeszcze sprawdzę, no na pewno nie działa. Wysunę teraz ten drugi, który jest obok, ma dokładnie to samo oznaczenie. On jest, jak dobrze pamiętam, od chyba ogrzewania lusterek, ale chodzi o to, żeby podmienić i po prostu przetestować klakson, wtedy będziemy mieli 100% pewności. Tak więc wysunę następny i sprawdzę w miejscu tego i będziemy wszystko wiedzieć. Tutaj wyjmę
ten przekaźnik ostatni, o, już go mam w ręce, w sumie udało mi się go wcześniej trochę wysunąć. Oznaczenie PA66. Chyba już był kiedyś podmieniany, ale ten jest w pełni sprawny. I wsadzę go w miejsce tego, którego wyjąłem, czyli w to miejsce, gdzie gdzie tutaj był ten przekaźnik od klaksonu i sprawdzę, czy działa. O, działa wszystko. Tak więc ten przekaźnik mam do podmiany. Ten, który był tutaj w miejsce klaksonu. Przekaźnik klaksonowy, tak więc ten jest do podmiany. Już kupię taki i po prostu podmienię. Tak więc bardzo prosto można zweryfikować, po prostu podmieniając. Oczywiście dobrze zapamiętać, który gdzie był. No i ten od klaksonu mam do podmiany. Ten, który ja tutaj wyjąłem, to jest akurat od ogrzewania bocznych lusterek. W związku z czym ja zostawię ten klaksonowy tutaj na miejscu, czyli go docisnę do końca, a kupię jeszcze jeden i wsadzę w miejsce ogrzewania lusterek bocznych. Jak widzieliście, sprawa dosyć prosta, zweryfikować, podmienić, wszystko działa. Tak więc przekaźnik klaksonowy się zepsuł, kupimy nowy, wymienimy, prosta sprawa. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Podsumowując, polecam Wam wszystkim, jeżeli jesteście właścicielami samochodów, wydrukować sobie zestawienie wszystkich bezpieczników i przekaźników w przedziale pasażerskim oraz przy silniku, ponieważ skrzynki bezpiecznikowe znajdują się w różnych miejscach. Dzięki temu w razie awarii, gdyby coś nie działało, będziecie mogli szybko zlokalizować bezpieczniki, przekaźniki, które za co odpowiadają. Warto takie zestawienie mieć w samochodzie. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, zapraszam do subskrypcji, polubienia filmu i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!